letnim funkcjonariuszu, który 9 lat jest dzielnicowym, a obecnie zajmuje stanowisko starszego dzielnicowego. Warte podkreślenia jest fakt, że pan Szymon Nowicki również jest z wykształcenia i zamiłowania ratownikiem medycznym. Za to bardzo dziękuję, bo te wszystkie nasze akcje policyjne również w tym zakresie zabezpiecza. Panie Szymonie, dziękuję panu bardzo i życzę dalszych sukcesów, powodzenia w służbie. Przede wszystkim życzę wszystkim tu funkcjonariuszom, żeby bezpiecznie wracali po służbie do domu. Dziękuję bardzo. Obydwaj panowie tak naprawdę idą od podstaw. Obydwaj zostali przyjęci jako zwykli strażacy do służby. I na dzień dzisiejszy i zarówno Karek, jak i Marcin pracują jako dowódcy postępu. Młodszy aspirant Marcin. Biedron przypominać. Normalny Biedron. Właśnie z Marcinem zawsze Biedron. Razem na zmianie nawet służyliśmy, zawsze był Biedron. Także młodszy aspirant Marcin Maćkowiak jest z nami od 2006 roku. W zeszłym roku brał udział w 135 zdarzeniach. Jego pasją jest motoryzacja. Dzięki temu wszystkie nasze pojazdy są utrzymane w najlepszym porządku i rozwikłałem jeszcze zagadkę, dlaczego nasze samochody tak liśnią. Marcin wszystkiego zawsze pilnuje, to jest jego działka i kocha to robić. Starszy ogniomistrz Arkadiusz Pawłowski, popularny dziadek, jest z nami od 2003 roku. Jest to funkcjonariusz, jeżeli chodzi o wiek, drugi co do starszeństwa, trzeci co miał. Niestety, Arek w przyszłym roku planuje wybrać się na emeryturę. Ja go cały czas odwodzę, ponieważ potrzebujemy tak dobrych ludzi, żeby z nami jak najdłużej służyli. Arku, jeszcze przemyśl to. Dziękuję panu prezydentowi za wypowiedzenie strażnika. Straż Wojewódzka, różnymi zadaniami, m.in. dotyczącymi bezpieczeństwa mieszkańców. Pan Maciej Pawski, starszy inspektor pracy, obchodził jubileusz, ponieważ 7 kwietnia 2003 roku się zaczął w tych szeregach, czyli dokładnie 20 lat. Wielokrotnie nagradzany nagrodami pieniężnymi, wyróżnieniami. No jest, jego widzimy bardzo duże zaangażowanie w pracy, szczególnie w wykrywaniu, czyli podejmowanie własnych decyzji, podejmuje interwencje ujawniające wykroczenia i reaguje na te wykroczenia. No jest pomocny dla młodszych strażników, chociaż tych jest coraz mniej, no staramy się pozyskiwać, ale niestety no, troszkę mniej chętnych, dlatego ci, którzy pracują, muszą się wykazać większym zaangażowaniem i no, na ich barkach spoczywa troszkę więcej pracy. Dziękuję. Teraz wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie pogratulować, podziękować za wasze zaangażowanie na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy nasi czują się bezpiecznie dzięki waszej pracy. Pracy, która tak naprawdę jest misją, bo przecież wiem, że to zaangażowanie jest praktycznie 24 na dobę i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też szefom poszczególnych służb, za także i przedstawicielom prokuratury i sanepidu za tą codzienną pracę na rzecz mieszkańców, za tą, myślę, dobrą współpracę z naszymi służbami, ze Strażą Miejską czy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, szczególnie w ostatnich czasach, które no, nie szczędziły nam różnych sytuacji takich niestandardowych, ale dawaliśmy radę i to właśnie dzięki Państwu zaangażowaniu i poświęceniu. Więc jeszcze raz gratuluję. Dla mnie to jest zaszczyt, że rokrocznie mogę nagradzać wyróżniających się przedstawicieli waszych służb. Myślę, że jestem przekonany, jesteście wzorcem dla pozostałych waszych kolegów. I jeszcze raz gratuluję i dziękuję za tą codzienną, ciężką pracę.